Cześć, dziś opowiem Wam o tym, jak bezpiecznie poruszać się w sieci. Są to rzeczy, które zapewne już znacie, ale i tak warto o nich przypomnieć, zwłaszcza, że dziś zaczynamy Europejski Tydzień z Internetem. Przede wszystkim warto sprawdzić, czy nasze połączenie ze stroną internetową jest szyfrowane. Co to znaczy? Chodzi o to, żeby sprawdzić, czy podczas łączenia się ze stroną dane, które przesyłane są między naszym komputerem a serwerem strony, są szyfrowane tak, aby ktoś po drodze nie mógł ich odczytać. Aby to sprawdzić, należy popatrzeć na adres strony u góry naszej przeglądarki. Przed adresem naszej strony powinien znajdować się dopisek HTTPS, a obok ikonka zamkniętej kłódki. Mamy wtedy pewność, że nasze połączenie jest szyfrowane i bezpieczne. Pamiętajcie również, by uważać na linki, które klikacie. Jeśli link, który dostaliście w załączniku, wyda Wam się dziwny, np. gdy nazwa strony składa się z losowych liter, lepiej go nie klikać. Bardzo ważne jest to, żeby weryfikować, skąd taki link dostaliśmy. Lepiej nie klikać odnośnika, który dostaliśmy od nieznajomego na Facebooku lub obcego maila. Pamiętajcie też, by uważać, co klikacie, będąc już na samej stronie. Lepiej nie klikać w reklamy, obrazki lub dziwne elementy, które nie pasują Wam wyglądem do reszty strony. Gdy jednak wejdziemy już na stronę, zostaniemy prawdopodobnie poproszeni o zaakceptowanie ciasteczek. Czym są ciasteczka? Są to niewielkie pliki przechowywane na naszym komputerze lub telefonie w celu ułatwienia ponownego przeglądania strony. Dlaczego powinniśmy na nie uważać? Ponieważ, jak wspomniałem, są to pliki, które przechowujemy na naszym sprzęcie. Oznacza to, że łatwo w ten sposób zaszczepić nam wirusa. Dlatego powinniśmy akceptować ciasteczka tylko i wyłącznie ze stron, które są nam znane i zaufane. Kolejną ważną rzeczą w poruszaniu się po internecie są bezpieczne hasła. Jak powinno wyglądać bezpieczne hasło? Najlepiej, żeby składało się z około 8-12 znaków, w tym liter, cyfr i znaków specjalnych, takich jak wykrzyknik lub pytajnik. Nie powinno zawierać pełnych słów, najlepiej, żeby wielkość liter była różna, a im bardziej losowy ciąg znaków tworzy nasze hasło, tym lepiej. Czasem jednak nawet najmocniejsze hasło nie jest wystarczające. Dlatego warto pamiętać o weryfikacji dwuetapowej. Oferuje ją większość dużych stron internetowych, takich jak Facebook czy Google. Polega ona na tym, że po wpisaniu hasła do naszego konta będziemy musieli wykonać jeszcze dodatkową czynność. Na przykład autoryzować logowanie przez aplikację na telefonie lub podać kod, który dostaniemy na nasz adres e-mail. Na koniec przypomnę jeszcze o jednej ważnej rzeczy. Pamiętajcie, aby nie podawać swoich danych osobowych w internecie. Jeżeli już zdecydujecie się na podanie takich, pamiętajcie, aby robić to tylko na zaufanych stronach, które są sprawdzone i znane wszystkim. Dzięki wielkie za uwagę. Dajcie znać w komentarzach, jak zamierzacie spędzić tydzień z internetem, a tymczasem trzymajcie się.